ale wyprzedza Kacpra Juroszka. Będzie więc miał medal. No a jaki będzie kolor tego medalu? Dawid Kubacki już ma zielone światło. A więc rusza Kubacki. Wygrywał 5 razy letnie Mistrzostwa Polski i leci po 6. triumf. Ależ wysoko! Ależ skok na koniec tych mistrzostw! I on to wszystko zrobił z taką lekkością. 108,5 metra. Rekord średniej krokwi. Ależ to był skok. No pokazał, kto tu rządzi. Najlepszy skoczek letniego Grand Prix 2022. Zostaje mistrzem Polski. Tutaj na średniej krokwi zostaje w wielkim stylu. Znakomity skok. No, podobnie jak Stefan Hula, miał delikatny wiatr pod narty. Będzie miał odjęte 2,3 punktu z tego tytułu. No ale oczywiście odległość imponująca. Konkurs pań zakończyła Nicole Konderla, poprawiając rekord średniej krokwi kobiet. No a konkurs męski także z rekordem obiektu kończy Dawid Kubacki. Przepieczę.